Reset Obywatelski. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Dominik Kwiatkowski. Witamy w programie Każdy jest ważny w Resecie Obywatelskim. Na początku duże podziękowania dla pana Piotra Tomaszkiewicza za to, że jest producentem dzisiejszego programu. Pamiętajcie Państwo, że nasze audycje są sponsorowane oddolnie. Jesteśmy kanałem obywatelskim. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy i tych wszystkich, którzy nas oglądają. Tak, dzisiaj bardzo interesujący temat. Ja myślę, że Państwa też zainteresuje, ponieważ rozmawialiśmy już o polskiej wsi jakiś czas temu, kilka odcinków temu już minęło od czasu, kiedy rozmawialiśmy z doktorem Sławomirem Kalinowskim na temat polskiej wsi. Natomiast dzisiaj wracamy do tego tematu. Wracamy do tematu, ponieważ mam wrażenie, że zupełnie nie udało nam się wgłębić w jedną jego ważną część. A że już za nami pierwszy dzień wiosny, a że jesteśmy na przednówku, to myślę, że warto wrócić na wieś. Witam dzisiejszego gościa, witam Sławomira Kalinowskiego. Cześć Sławku, witam cię serdecznie. Witam serdecznie również. Nie pomyliłem się, że jesteśmy na przednówku, prawda? Przednówek to koniec stycznia, koniec kwietnia, tak? Według takich szacunków. No ja myślę, że to się troszeczkę przesuwa ze względu też na sytuację pogodową, ale marzec, kwiecień można tak faktycznie powiedzieć przednówek. No więc, szanowni słuchacze, zachęcamy dzisiaj do udziału, do dyskutowania i do dzielenia się waszymi opiniami, bądź też bezpośrednio do zadawania pytań. No właśnie, w poprzednim programie, kiedy miałeś przyjemność opowiadać o polskiej wsi, nie mieliśmy okazji porozmawiać de facto o badaniach, o tym jak się bada wieś, dlaczego, co z tego wynika. No i właśnie, pierwsze moje pytanie jest takie, czemu badamy polską wieś? No właśnie, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo Polska, ja bym najkrócej, jeśli miałbym odpowiedzieć, bo polska wieś jest ciekawa. Ciekawe jest to, że ona się zmienia, ona ulega ciągłym przeobrażeniom. Wieś 50 lat temu czy 100 lat temu, to nie jest to samo, co wieś dzisiejsza, ale jeszcze bym powiedział wieś 10-15 lat temu, to całkiem inna wieś niż dzisiejsza wieś. Ta wieś ulega przemianom, coraz mniej jest powiązana z rolnictwem, a coraz bardziej zdezagraryzowana, coraz bardziej ona się gentryfikuje. U mnie w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, gdzie pracuję, tą gentryfikację bada się, jak ta wieś upodabnia się do miasta. To moja koleżanka Dominika Zwędlińska-Gałecka bada. Ale dlaczego warto badać polską wieś? Ja bym odpowiedział tak. W instytucie, w którym pracuję, on istnieje 50 lat i 50 lat ciągle jest co badać. Ciągle widać, że ta wieś jest po pierwsze zróżnicowana, tak jak powiedziałem, bo nie istnieje jedna wieś. Ta wieś jest inna, jeśli popatrzymy na wschód, inna, jeśli popatrzymy na zachód, jeszcze inna, jeśli popatrzymy na wieś popegeerowską, albo inna wieś, która jest wokół miast. Ta wokół miast będzie oczywiście bardziej charakterologicznie zbliżona do tych miast czy małych miasteczek. Ta wieś oddalona, peryferyjna, ona będzie nieco bardziej przypominała tą wieś rolniczą i zbliżona będzie miała funkcję do właśnie takiej rolniczej. Ale też mamy wieś wielofunkcyjną, w której te funkcje usługowe, rolnicze, produkcyjne i tak dalej, one się przenikają i funkcjonują i są dla siebie komplementarne. O tych funkcjach w instytucie pisze Monika Stanny, nasza pani dyrektor, która co kilka lat wydaje monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Bardzo ważna lektura, myślę, że dla każdej osoby, którą interesują losy wsi. Ale przede wszystkim musimy badać polską wieś, bo chcemy zobaczyć, jak ona się zmienia. Jakie oczekiwania ma ludność wiejska?
w jaki sposób zbliżają się te oczekiwania do oczekiwań ludności miejskiej. I to jest ważne. Ciągle musimy pamiętać, że polska wieś jest nieco, nie chcę powiedzieć zapóźniona cywilizacyjnie, bo to źle pejoratywnie brzmi. No niemniej jednak, jeśli popatrzymy na dochody chociażby ludności wiejskiej, no to w stosunku do ludności miejskiej, to one są nadal oddalone. Faktem jest, że przez ostatnie 20 lat te dochody rozporządzalne wynosiły 20 lat temu 66%, teraz mamy 77% według różnych badań, czyli widzimy, że ta chociażby pod kątem tym dochodowym się zbliża. Tak jak powiedziałem, polska wieś oczekiwania ma już coraz bardziej zbliżone do oczekiwań ludności miejskiej, no ale możliwości realizacji potrzeb są no niestety cały czas mniejsze i to na różnych poziomach. Oczywiście dlaczego warto badać obszary wiejskie, mógłbym mówić chyba całą godzinę, bo sam wiesz, że jestem fascynatem obszarów wiejskich i kultury ludowej i też różnych aspektów tej wiejskości, więc może zrobię tutaj kropkę, żeby nie mówić tylko na jeden temat przez całą jednostkę lekcyjną, a dodatkowo też wykładam, więc też mogę mówić półtora godziny non stop o tym samym. Żartuję oczywiście. Mikrofon masz wyłączony. O, dziękuję. Mamy dzisiaj, myślę, dużo czasu i zawężamy sobie troszkę ten temat do badań. Oczywiście wysypały nam się pytania od naszych słuchaczy. Zanim do tych pytań dojdę, to chciałbym Cię jeszcze zapytać, bo wspomniałaś o tej dynamice, że jest dynamika zmiany. Czy można ją do czegoś porównać? W tym sensie, czy ta dynamika zmiany na wsi przyspieszyła w ostatnich latach? Czy raczej jest to taka zmiana systematyczna w jednym tempie? Po pierwsze musimy sobie postawić takie cezusy czasowe. Pierwszy to oczywiście 89. przemiany gospodarcze, w którym zostały zlikwidowane państwowe gospodarstwa rolne, część byłych pracowników stworzyła spółdzielnie, część musiała przejść do rolnictwa indywidualnego, część została pozbawiona jakichkolwiek możliwości zarobkowania. I to jest pierwszy cezus czasowy, ale tym drugim to jest oczywiście przystąpienie do Unii Europejskiej, bo wiadomo, część rolników, tych mniejszych być może jest sceptycznych w stosunku do Unii Europejskiej, ale niemniej jednak wstąpienie do Unii Europejskiej pozwoliła chociażby na uzyskanie pewnych dotacji. Musimy pamiętać, że to jest 220 mniej więcej euro do hektara, w zależności oczywiście co produkujemy, co automatycznie powoduje, że polski rolnik... A to jest 220 euro, przepraszam, hektara. Miesięcznie, rocznie? W jakim okresie? To jest oczywiście rocznie. To jest 200 rocznie, okej. Okay. Powiedzmy tak około 1000 zł, bo to w zależności od kierunków produkcji. W każdym razie powoduje to, że polski rolnik może produkować, to tak, oczywiście, ale może inwestować. Ale musimy pamiętać, że średnie polskie gospodarstwo rolne to jest około 10 hektarów, co też powoduje, że te środki nie są aż tak znaczne. Raczej inwestować mogą te większe gospodarstwa, takich gospodarstw, które mają powyżej, nie wiem, 50 czy 100 hektarów. No nie jest w Polsce aż tak dużo. Właśnie tak sobie zapisałem przed chwileczką, bo nie mogę sobie teraz do końca, nie pamiętam. No ale jeśli popatrzymy, że co piąte gospodarstwo jest nie większe niż 2 hektary, a co ponad połowa nie przekracza 5 hektarów, to widzimy, ona jest powierzchniowo niewielkie. Musimy pamiętać oczywiście, że małe gospodarstwo nie znaczy automatycznie, że one będzie nieefektywne ekonomiczne, bo to może być jakaś specjalistyczna produkcja i tak dalej, ale nie chciałbym w to wchodzić. Ale mimo wszystko ten cenzus czasowy 2004 rok, czyli przystąpienie do Unii Europejskiej, jest pewnym wyznacznikiem zmiany sytuacji mieszkańców wsi,
bo to tutaj też wynika z badań naszego ośrodka chociażby, ale nie tylko oczywiście, jak zmienia się i poprawia mimo wszystko poziom życia na obszarach wiejskich w różnych aspektach. Oczywiście to nie będzie we wszystkich aspektach identycznie, no niemniej jednak jest ten, no, no ta poprawa sytuacji. No. Tutaj myślę, że 2004 rok również spowodował jeszcze jedną zmianę na polskiej wsi, nie tylko na wsi, oczywiście w całym kraju, ale to było też przede wszystkim otwarcie rynku pracy na Zachodzie, tak? Pamiętamy, że pierwsza była Wielka Brytania i Irlandia, potem, jak dobrze pamiętam, chyba Holandia i Belgia, a potem kolejne kraje dołączały, prawda, i pozwalały Polakom pracować i zaczęła się ta taka typowa migracja i migracja pewnie dotyczyła w dużej mierze terenów wiejskich, ale myślę, że tu przytoczę pytanie, bo myśmy o tym... To nie jest tak do końca, bo to myślę dotyczyło właściwie całej Polski, ale musimy pamiętać, że polska wieś też się zmienia ze względu na to, że wspólna polityka rolna to jest jedna z największych polityk Unii Europejskiej. Znaczne środki idą. Oczywiście ktoś może się oburzyć i za chwileczkę napisać w komentarzach, no tak, Niemcy, Francja, pewnie Hiszpania dostają więcej i tak dalej. Zgadza się, absolutnie. Ale teraz byśmy musieli popatrzeć, czy 200, no chociażby te 220 euro to jest wartość dodana? Myślę, że dla wielu gospodarstw tak. Mamy tu pytanie od pani Bożeny o to, ile ludzi faktycznie mieszka, ile pracuje na roli, tak? I może poprosimy o podrzucenie, tak? 22% mieszkańców wsi to osoby utrzymujące się z rolnictwa. 22%. Ale, no i tu jest duży problem, ja to ostatnio prawdopodobnie o tym też wspominałem, u nas w Instytucie, ale też inne ośrodki, czy Poznański Uniwersytet Przyrodniczy, czy Warszawski z GGW i tak dalej, ciągle zadajemy sobie pytanie, ilu tak naprawdę jest rolników? Jak określić, kto to jest rolnik? Bo jeśli popatrzymy na tych, co otrzymują wsparcie z Unii Europejskiej, wsparcie czy dotacje, czy subwencje, no to mówi się 1 400 000. Ale jeśli już popatrzymy na inne wskaźniki, ile produkuje na rynek gospodarstw, a ile jest efektywnych, no to już nagle nam spada do 400 tysięcy, a może nawet 350 tysięcy. Więc to jest dosyć problematyczne, bo jak powiem, że gospodarstw rolnych jest w Polsce 1 400 000, a ktoś mi może powiedzieć, nie, nieprawda, bo 1 400 000 to jest tych, co dostaje powiedzmy dotacje w jakiejś tam formie czy wsparcie. Ale z drugiej strony są te, co są faktycznie efektywne i produkują na rynek. Co oczywiście nie chciałbym, żeby zabrzmiało w ten sposób, że te pozostałe milion jest nieefektywny, bo to bardzo często są gospodarstwa o charakterze socjalnym. O nich się mówi, że one są takim, raz, że takim rezerwuarem dla rynku pracy. Bo z jednej strony, gdybyś teraz sobie wyobraźmy, że ten milion gospodarstw, a to nie jest milion osób oczywiście, bo to trzeba pomnożyć razy ileś osób, które w tym gospodarstwie domowym się znajduje. Gdyby one znalazły się poza rolnictwem, no to rynek pracy nie wchłonąłby. A z drugiej strony te małe nawet gospodarstwo rolne pozwala w jakimś tam zakresie no, utrzymać się, no tutaj różnie to bywa, bo to możemy mówić na poziomie minimum egzystencji, no to troszeczkę kiepsko, bo wtedy popatrzymy, że wśród rolników jest około 11%, 10-11%, którzy nie mają dochodów chociażby na poziomie minimum egzystencji, czyli około powiedzmy 400 zł, tak w wielkim uproszczeniu na osobę w gospodarstwie domowym. 150, no, tak. No tu też chodzi o te jednostki przeliczeniowe, no ale okej, dobra, 400-450, nie? No i to jest duży problem. Jeśli popatrzymy na wieś, to jest 9%, którzy nie realizują potrzeb chociażby na poziomie minimum egzystencji. No jest to, myślę, cały czas problematyczne, bo jeśli popatrzymy na miasta, no to spada do 3%, no w zależności też od wielkości
tejże miejscowości. No, co potwierdza, że ciągle te badania i poszukiwanie, jak przyczyniać się, czy może jakie tworzyć kierunki rozwoju wsi, tak aby ten poziom życia rósł i to ubóstwo spadało, no jest, myślę, ciągle istotnym aspektem badań nas, ekonomistów rolnictwa, czy socjologów rolnictwa i obszarów wiejskich. Ja przypominam, że dzisiaj w programie Każdy jest ważny. Moim gościem jest dr Sławomir Kalinowski z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Rozmawiamy o polskiej wsi. No właśnie, tutaj pani Bożena nie chce dać za wygraną i pyta faktycznie, no właśnie Sławku, jak zdefiniować wieś, tak tu już cytuję, o jakiej jest mowa. Jest propozycja, żeby definiować ze względu na zatrudnienie, a nie zamieszkanie. Czy w ogóle tego rodzaju rozgraniczenie jest brane pod uwagę właśnie w badaniach? No nie, bo polska wieś w myśl statystyki jest definiowana wszystko to, co znajduje się poza obszarami, poza miastem, czyli każdy obszar. Czyli jeśli pomyślimy o wsiach pod Warszawą i pomyślimy gdzieś o wsi, która jest oddalona od, nie wiem, Białegostoku, Olsztyna i tak dalej, no to nadal cały czas to jest wieś. Dlatego ja wspominałem, że ta polska wieś jest bardzo zróżnicowana. W monitoringu rozwoju obszarów wiejskich profesor Monika Stan wraz z zespołem aż 7 typów obszarów wiejskich stworzyła czy opisała, pokazując jak te obszary wiejskie, czym one się różnią. No i to jest, oczywiście można redefiniować polską wieś, ale ja nie chciałbym, żeby polska wieś była, to pojęcie było tożsame z rolnictwem, bo niby dlaczego? Niby dlaczego wieś to rolnictwo? Wcale nie. Polska wieś to nie jest tylko rolnicza i to bardzo dobrze, bo z jednej strony jest ta wieś rolnicza, a z drugiej strony jest ta wielofunkcyjna, którą utrzymują się osoby z usług, z produkcji, a i to, co powiedziała pani Bożena, dobrze pamiętam, pani Bożena, oczywiście część osób pracuje w miastach i no i oczywiście tu możemy mówić nawet o sukcesie pewnym, że ta mobilność ludności, oczywiście nie wszystkiej, no stale rośnie. Chociaż tutaj też jest pewien problem, pojawia się oczywiście, tu by już potrzeba innych moich kolegów czy koleżanki, które by powiedziały, jak z tą mobilnością jest. Ja tym akurat problemem się nie zajmuję, no niemniej jednak ona ciągle jest mimo wszystko mniejsza niż mieszkańców miast. Do samych twoich badań zaraz przejdziemy, bo to jest bardzo ciekawy i ważny aspekt naszej rozmowy dzisiejszej, ale jeszcze jedno pytanie od pana Marka właśnie o strukturę demograficzną wsi. Czy młode pokolenie wyprowadza się do miast, czy bogaci ludzie z miast przenoszą się na wieś? Jakbyśmy to mogli przeanalizować w kilku zdaniach, w jakimś ujęciu z ostatnich lat, no ty jesteś lepszy na pewno w tym, więc założysz jakiś okres. Powiem tak, no nie mam przy sobie, ani nawet nie zerknąłem sobie na dokładne dane odnośnie migracji wieś miasto. Ja mam poczucie, że dużo osób, to ze względów też finansowych, przenosi się na tą wieś podmiejską, która jest silnie zgentryfikowana, silnie, bardzo upodobniająca się do miast i te młode osoby się przenoszą. Oczywiście, a dlaczego? Należy sobie zadać pytanie, z czego to wynika? Przede wszystkim, pierwsze, że nie możemy od tak zostać rolnikiem. Oczywiście są możliwości obchodzenia tych przepisów, no ale jak wiemy, żeby zostać rolnikiem, trzeba spełnić szereg wymagań, chociażby zakup ziemi wiąże się z tym, że musieliśmy wcześniej w tej gminie zamieszkiwać, mieć też, powiedzmy tak w cudzysłowie, pewne doświadczenie rolnicze. Pod tym się kryje bardzo dużo. Nie chciałbym tego szczegółowo omawiać, bo to byśmy potrzebowali kolejną godzinę na omówienie, co się za tym kryje. Co też utrudnia przejście z powiedzmy z pracy takiej typowo miejskiej, pozarolniczej, do pracy rolniczej. No i tu znowu, to co powiedziałem, 22% tylko mieszkańców wsi to rolnicy. Pozostali utrzymują się z całkiem innych
dziedzin. W tym to, co powiedziała, już wspomniała pani Bożena, oni się przenoszą do, nie przenoszą, tylko pracują w mieście, utrzymują się, zarabiają z pracy w przedsiębiorstwach w usługowych i tak dalej w mieście, a następnie no, na tych wsiach zamieszkują. Ja myślę, że tutaj te migracje, wieś miasto, miasto wieś, one są powszechne. Co ciekawe, jeszcze do niedawna mówiło się o takim drenażu mózgów, że osoby lepiej wykształcone migrowały ze wsi do miasta. Teraz ponownie następuje przepływ na tą wieś. Tylko znowu tutaj podkreślę tą wieś bardzo często w bezpośrednim oddaleniu od miast, czy to powiatowych, czy wojewódzkich. Tutaj jeszcze przed przerwą, przed krótką przerwą w naszym programie, Szanowni Państwo, jeszcze jeden wątek. Jeden z naszych słuchaczy pisze, że na wsiach nie ma i nigdy nie będzie infrastruktury, a dojazdy generują koszty, wieś zawsze będzie niedorozwinięta. Czy warto, tak? Czy warto inwestować? Znaczy, to jest jakby chyba oczywiste, że takiej infrastruktury jak w mieście nie będzie nigdy na wsi, bo by wieś stała się miastem. Natomiast z mojej obserwacji często wynika, że ta infrastruktura w mieście i dostępność do niektórych usług jest o wiele, przepraszam, na wsi, jest o wiele bardziej, jest łatwiejsza niż w mieście, bo zdarza mi się przebywać często na terenach wiejskich i faktycznie z części usług chociażby medycznych w ośrodkach zdrowia można łatwiej skorzystać, ale też, co sobie na pewno cenię, jak i pewnie wielu słuchaczy, na pewno z dostępności wysokiej jakości produktów spożywczych, bo one są bliższe chociażby drobnym producentom. No właśnie, Sławku, warto w tą wieś inwestować, czy nie? No ja bym zadał pytanie, a warto na przykład inwestować w osoby, które skończyły etnologię, albo warto inwestować w osoby, które skończyły szkołę... W historyków, bo to ostatnio modne, tak? Czy w historyków to, warto inwestować? Ja myślę, że tak, no bo polska wieś produkuje chociażby żywność, no to my musimy w tą wieś inwestować, żeby, no po pierwsze, żebyśmy mieli możliwość korzystania z tej żywności, bo przecież nie będziemy wszystkiego kupować za granicę, a mimo wszystko jak się pójdzie do sklepów, to widzimy, te produkty bardzo często nie są polskie produkcje, mimo że ona uchodzi za jakościowo bardzo dobrą. Więc ja uważam, że to pytanie, oczywiście podejrzewam, że ono specjalnie było zadane dosyć prowokacyjnie, ja zakładam, że to jest prowokacyjne, no oczywiście należy inwestować w polską wieś. Ona nigdy nie będzie infrastrukturalnie tak jak miasto, tak jak wspomniałeś, no bo byłaby miastem. Ważne jest to, i tutaj też by pewnie inne osoby z mojego instytutu mogły szerzej powiedzieć, aby mieszkaniec wsi mógł korzystać z infrastruktury miejskiej. Ja tu mówię o infrastrukturze społecznej, ale jeśli się popatrzy chociażby na wodociągi, jeśli się popatrzy na kanalizację, jeśli popatrzy się na internet, to cały czas rośnie to wyposażenie wsi. Jeśli już popatrzymy oczywiście na szkoły, ośrodki zdrowia, to już jest w większym stopniu utrudnione. Dostęp jest utrudniony przede wszystkim poprzez mobilność, brak PKS-ów, które zostały zlikwidowane. Najpierw mniej kursów, później jeden, później wcale. Ale powstają, już powstaje, bo my też badamy, jak polska wieś staje się smart, takie troszeczkę pojęcie, ale to może na inną rozmowę, jak ona staje się inteligentna i tam już powstają pewne możliwości tej większej mobilności. Ale nie chciałbym w tym kierunku iść. Ja uważam, że należy inwestować. Chociaż kiedyś pamiętam profesor, wypadł mi teraz z głowy, na pytanie, że powinniśmy zmuszać inwestorów prywatnych do inwestowania w infrastrukturę wiejską. I on się bardzo oburzył, że dlaczego mamy zmuszać, jeśli to jest kosztochłonne przede wszystkim i droższe. No niemniej jednak no my musimy inwestować tak, żebyśmy też mogli korzystać z tego, co polska wieś nam oferuje, a przede wszystkim żywność oczywiście i wyroby związane z gospodarką żywnościową.
ale nie tylko, bo też tutaj mamy środowisko i korzystanie z czasu wolnego, to wszystko oferuje nasza polska wieś. Szanowni Państwo, dzisiaj rozmawiamy z Sławomirem Kalinowskim na temat polskiej wsi. Zapraszam teraz na krótką, dosłownie króciutką, kilkunastosekundową przerwę i za chwilę wracamy do drugiej części naszego programu. Reset Obywatelski. Reset Obywatelski. Wracamy po krótkiej przerwie do programu Każdy jest ważny. Witamy serdecznie. Dziękujemy naszym słuchaczom za taką aktywność. Ja tu muszę skakać pomiędzy komentarzami, a pomiędzy naszym głównym nurtem, na który żeśmy się dzisiaj umówili, ale przechodzimy w drugiej części programu właśnie do badań, o których Sławek wspominał jeszcze w naszych wcześniejszych programie. Ty powiedziałeś przed programem, że to jest kuszące, że szkoda by było nie skorzystać, żeby nie badać wsi właśnie w okresie pandemii koronawirusa. Ja chcę się zapytać, dlaczego to jest takie kuszące dla badaczy? Ja myślę, że badacze zawsze wykorzystują nietypowe sytuacje, aby dokonać pewnego oglądu, co się dzieje. No i powiem taką anegdotę, mój nieżyjący przyjaciel, profesor Galor, pamiętam jak w Poznaniu miały powstawać osiedle kontenerów. On taki rozentuzjazmowany zadzwonił, mówi: słuchaj Sławek, powstają osiedle, my musimy to badać, my koniecznie musimy to badać. I oczywiście wiedzieliśmy, że to złe, że takie kontenery to pewna gettoizacja, ale z drugiej strony czuliśmy, że to jest pewna okazja do zbadania, sprawdzenia, jak następują przemiany kulturowe i tak dalej wewnątrz tej grupy. No i tak samo było w przypadku COVID-u. Pewne już, bo ja pierwsze badanie prowadziłem w zeszłym roku w kwietniu, czyli już byliśmy mniej więcej miesiąc w trakcie. Czyli na starcie pandemii. Mhm. Tak, dokładnie. I ja czułem, że to trzeba zbadać, trzeba zobaczyć, co się dzieje. I ja tutaj abstrahuję absolutnie od tego, bo część osób powie, nie ma żadnej pandemii, część jest koronasceptyczna, jakkolwiek to nazwiemy. Wcale nie chodzi o to, czy nazwiemy to tak, czy inaczej. Ja chciałem sprawdzić wraz z zespołem oczywiście, ja tak mówię trochę w pierwszej osobie, ale to więcej osób oczywiście robimy. Ja miałem tą przyjemność, że kierowałem pewnym zespołem, w którym główną też rolę odgrywała Weronika Wyduba. W każdym razie stwierdziliśmy, że koniecznie trzeba sprawdzić, jak ta wieś, ale nie tylko, bo my też badaliśmy miasto, jakie następują przeobrażenia, co się dzieje w sytuacji społecznej, czyli tych kontaktach międzyludzkich, ale z drugiej strony w sytuacji ekonomicznej, co się dzieje z rynkiem pracy na obszarach wiejskich i nie tylko, w mieście również, jakie zachodzą zmiany. No było to dla mnie kuszące i pamiętam, że powiedziałem, spadam w kwietniu, okej. Okay. Później, jak już kończyłem badania, stwierdziłem, nie, to trzeba powtórzyć w czerwcu jeszcze. Kiedy w czerwcu zacząłem już prowadzić badania, stwierdziłem, no we wrześniu jeszcze przeprowadzę trzeci etap, ale na tym zakończę. Już pamiętam, że prosząc moich znajomych, żeby wysyłali do swoich znajomych prośbę o wypełnienie ankiety i tak dalej, żeby to szło taką kulą śnieżną, obiecywałem, już więcej was nie poproszę. No i oczywiście po ostatnich obostrzeniach, które zostały wprowadzone, stwierdziłem, ja muszę, to nie jest, że nawet czy powinienem, ja po prostu muszę dokonać kolejnego badania, żeby sprawdzić, jak to się zmieniło. No i
od następnego piątku, właściwie teraz tego piątku, który nastąpi, chcę przeprowadzić czwarty etap badań, jak zmienia się sytuacja ludności, nie tylko wiejskiej oczywiście, bo żeby powiedzieć, jak zmienia się sytuacja ludności wiejskiej, to muszę też wiedzieć, jak zmienia się miejskiej, czy to następuje w taki sam sposób, czy może ludność wiejska inaczej odczytuje pandemię, i na odwrót, czy te reakcje ludności są takie same, czy też inne. Ja przyznam, że akurat w największym stopniu badam ubóstwo subiektywne. I to jest dla mnie ważne. Dominiku, ty pracując w takiej dziedzinie społecznej, nie wiem, czy mogę powiedzieć jakiej, ale zajmując się też osobami ubogimi, to wiesz, że to ubóstwo subiektywne jest bardzo ważnym aspektem, no bo samo ubóstwo jest kategorią świadomościową. My musimy sobie uświadomić to, czy jesteśmy biedni, czy realizujemy potrzeby, ale teraz pytanie na oczekiwanym przez nas poziomie. Czyli ubogi subiektywnie wcale nie musi być ubogi obiektywnie według wskaźników minimum egzystencji, czy też minimum związane ze spokojeniem potrzeb, czy tym ustawowym, powiedzmy. No i na odwrót, że osoby, które żyją poniżej tego minimum, wcale nie muszą być osobami ubogimi. Ja uważam, że to jest ważne. Molly Olszański, o już w 1962, coś takiego, nie pamiętam, może datę mylę, ale już powiedziała, że ubóstwo jest jak uroda. Jest jak uroda, czyli odzwierciedla się, czy pokazuje się w oczach ankietowanych. I ja podzielam tę opinię, mimo że to minęło kupę lat od tego czasu, kiedy Molly Olszański to powiedziała, pani profesor, ja tak sobie używam, że to Molly Olszański, ale pani profesor Olszański użyła tego pojęcia. Ja się z tym zgadzam, że my musimy w tych oczach naszych respondentów odczytywać to, jak to ubóstwo wygląda. No i dlatego stwierdziłem, że ten czwarty etap jest konieczny, niezbędny wręcz. To jest ciekawy temat, który poruszyłeś faktycznie, bo my możemy sobie przykładać różne kalki i różne statystyki do poczucia ubóstwa, poczucia biedy, tak? Czy biedy samej w sobie i możemy zakładać, że minimum egzystencjalne jest faktycznie, to wynika z konkretnych wyliczeń, dlaczego ono jest na takim, a nie innym poziomie, ale de facto, tak jak mówisz, czy w przypadku wsi, czy w miasta, w stosunku do danej osoby konkretnej, to jej poczucie jest tutaj istotne, szalenie istotne, ponieważ jeżeli ona nigdy nie zaznała możliwości skorzystania, nie wiem, z wyjścia z kina, do teatru, czy skorzystania z jedzenia posiłku w restauracji, tak? I niestety, prawda, w związku z taką czy nie inną sytuacją, jakby nie występuje u niej taka potrzeba zagwarantowania tego, to ten koszyk jej się trochę zawęża, tak? Ten koszyk potrzeb jej się zawęża i tutaj faktycznie my możemy przełożyć, że obiektywnie ta bieda jest taka, a nie inna i to sobie skalować, ale faktycznie w stosunku do konkretnych osób jest to bardzo, bardzo subiektywne, bardzo ciekawe, że ten temat poruszyłeś. I właśnie dokładnie. Ubóstwo właśnie takie subiektywne, ono jest rzadziej badane, no ze względu na ten subiektywizm oceny. I w związku z tym ono jest rzadziej badane, bo zdaje się, że my musimy mieć takie konkretne wskaźniki 350, 370 zł i 48 groszy i tak dalej, bo wtedy to będzie obiektywne dla całego społeczeństwa. No, ale i wiadomo, do czego też to jest potrzebne, tak, prawda, do całego systemu świadczeń, prawda? Tak, dokładnie, jeśli spojrzymy, nie wiem, na wschód Polski i na rodzinę, która mieszka na takiej wsi peryferyjnej, oddalonej od miasta, to będzie całkiem inna potrzeba, 350 zł, niż mieszkaniec podpoznańskich Koziegów, które są tak silnie zgentryfikowane, że one w ogóle się z rolnictwem nie łączą. Nie podejrzewam, że ktokolwiek jeszcze tam utrzymuje się. Jedna z największych wsi, ponad, nie wiem, już teraz może 12 tysięcy mieszkańców ma, a cały czas jest wsią. No to widzimy, że te potrzeby za te 350 zł to całkiem inna skala potrzeb. I to, co wspomniałeś,
ten koszyk dóbr, które chcemy realizować, w zależności od tego, od naszego punktu odniesienia, do kogo się porównujemy, on będzie zróżnicowany. Prawdopodobnie w przypadku tej wsi, znowu tutaj użyję, oddalonej od miasta, ona będzie, ten koszyk dóbr będzie się składał z całkiem innych elementów niż no, chociażby mieszkańcy miasta, co jest oczywiste. To nam się pojawiły faktycznie jeszcze przed przerwą taka dyskusja na czacie, że faktycznie już z samego miejsca zamieszkania i jakby te przychody mogą być mniejsze, ale po części profity korzystania z różnych dóbr rolnych faktycznie mogą nam dopełniać pewne deficyty związane z zarobkowaniem, tak? No bo mamy i to, biorąc pod uwagę chociażby dzisiaj, jakie są ceny żywności i jak obserwujemy no, drastyczne skoki cen żywności, to faktycznie tak na własny użytek, że tak powiem, nawet jeżeli rolnicy jakby nie utrzymują się z samej ziemi, to faktycznie może być duży zasób, ale to jest trochę osobny temat. Popatrzmy też pod kątem takim, bo tutaj pani Anna Gryta napisała, że no ja sobie z kolei nie posadzę metra ziemniaków. Oczywiście tak, ale teraz trzeba pamiętać, że rolnik nie prowadzi produkcji. Z metra nie wyżyje. To po pierwsze, ale z drugiej strony ta ilość produktów, które on jest w stanie posadzić, a później korzystać do swojej diety czy tam konsumpcji, oczywiście nie będzie na tyle zróżnicowana, więc nie będzie też można realizować potrzeb na takim poziomie, jak my chociażby w mieście. Jasne, tu zgodzę się z panią Anną, że tak, że są pewne potrzeby, które my nie jesteśmy w stanie w mieście zrealizować. Ale tutaj pan Robert napisał, ja będę miał pomidarki i podejrzewam, że takich... Balkonowe pewnie. Jest bardzo dużo, ale oczywiście nie wyprodukujemy tych pomidorków na tyle, żeby nam na cały rok wystarczyło. Nam łatwiej jest w każdej chwili wyskoczyć do sklepu i je sobie nabyć jakościowo. Nie oceniam, nie chcę tutaj wchodzić w ten etap jakościowy. Ale to jest Hiszpanii. Pani Anna też się ze mną zgadza, więc się cieszę. Pozdrawiamy serdecznie panią Annę, jak i wszystkich słuchaczy naszego programu. Dzisiaj rozmawiamy w programie Każdy jest ważny. Moim państwa gościem jest Sławomir Kalinowski z Instytucji Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Wróciliśmy dzisiaj na wieś, ale ja chciałbym wrócić też do tego tematu twoich badań, bo ty powiedziałeś, że to jest kuszące, że jak jest jakaś duża zmiana społeczna, to oczywiście badacze się rzucają na to, żeby to zbadać. Temat kontenerów iście w kierunku moich zainteresowań, ale nie będę go poruszał. Natomiast, bo w Gdańsku też mieliśmy kiedyś taki pomysł związany z kontenerami, ale to może przemilczę. Natomiast, no właśnie, strach, negacja, jak to wygląda na polskiej wsi, kiedy zderzamy się właśnie z pandemią koronawirusa i jakie są odczucia osób badanych, z którymi miałeś kontakt? Tutaj bym musiał wyjść od początku badań, bo właściwie te badania były w jakiś sposób prowadzone i troszeczkę ukierunkowywane dzięki między innymi pani profesor Marii Halamskiej, która gdzieś widziała pewne kierunki, które powinienem też badać. I ona właściwie, pani profesor, poprosiła mnie, abym sprawdził, jak następuje przejście od paniki do negacji, jakie są ścieżki tego przejścia. I no oczywiście, jeśli ja stworzyłem kilka takich etapów tego przejścia, bo na początku, w tej fazie początkowej, kiedy nie mówiło się o pandemii w Polsce, ani w ogóle jeszcze się nie mówiło o Europie, no to z przyczyn oczywistych nie było widać jakichkolwiek objawów strachu. To nie świadczy o naszej bezmyślności czy lekceważeniu, ale, o Jezu, przepraszam, ale niemal 100 lat w Polsce, czy w Europie nawet, nie występowały żadne choroby. W latach 18-20 zeszłego wieku była Hiszpanka, która pochłonęła, różnie się szacuje, od 20 nawet do 100 milionów osób na świecie. I
Ale tak naprawdę oprócz jakichś takich krótkich, medialnych informacji o jakichś chorobach, nie wiem, ASF, ptasia grypa i tak dalej, to jednak nie był ten, że tak powiem, bębenek podbijany, strach przed chorobą. A tu nagle... Jest stabilnie po prostu. Dokładnie, nagle pojawił się koronawirus. I początkowo tej paniki nie zauważyliśmy. Jeszcze jak nawet słyszeliśmy o Wuhan, o Chinach, że choroba, to jednak myśleliśmy kulturowo, obce dla nas, dalej oddalone, nas to nie dotyczy. Ale gdy już usłyszeliśmy o Lombardii we Włoszech, że zaczynają się choroby, to gdzieś tam już pierwsze takie początki i panika się pojawiła, że coś jest na rzeczy, coś może do nas przyjść, ale cały czas jeszcze tej paniki nie było widać. Później pierwsze zachorowanie w Polsce, no i już te oczekiwania, kiedy ten pierwszy zostanie ogłoszony, pierwsza osoba, która zachorowała, czy pierwsza śmierć i tak dalej. I tu już się pojawiają pierwsze objawy paniki. One charakteryzowały się tym, że cały czas medialnie były podbijane ta panika. Słyszeliśmy taką metaforę działań wojennych, że na walce z pandemią lekarze walki. Tak, dosłownie gdzieś się pojawia. Na pierwszej linii front, prawda? O właśnie. I gdzieś pojawiało się takie. Bruno Latour napisał publikację, która w jakiś sposób humanizuje pewne występujące zjawiska. I ja bym to porównał do tej książki. Ten COVID został taki troszeczkę taki element posthumanistyczny, taki stworzono taki twór o pewnym poczuciu sprawczości. My mieliśmy poczucie, że ten twór, ten COVID to jest coś, co ona stwarza zagrożenie i gdzieś kieruje nas na pewne działania, że ma wpływ na nasze życie. Ale pamiętamy, chyba każdy z nas czytał Dżumę Alberta Camus, gdzie też te same reakcje, te same, czy panika, ale wśród pewnych osób negacja pojawia się, bo te podbijanie tej medialnej atmosfery... Najpierw panika, przepraszam, że ci przerwę, wtrącę, najpierw panika, a dzisiaj mógłbym powiedzieć statystyka, tak? Dzisiaj nikt nie zauważa, że po kilkaset osób dziennie umiera, tak? Ale mów dalej. No właśnie, bo tutaj jest pewien taki schemat się pojawił. Z jednej strony panika i podbijanie cały czas obawy, nie wychodzimy z domu, żeby się nie zarazić, ale z drugiej strony negacja, poczucie przesady, że zaprzeczenie ekspertyzom, że wcale nie jest tak źle, bo więcej osób chorowało, czy choruje na grypę i tak dalej, podbijanie w drugą stronę. Oczywiście to ma swoje uzasadnienie socjologiczne czy psychologiczne i nie chciałbym jakby o tym mówić, ale jest jeszcze jeden jakby element, ta nowa normalność, to co powiedziałeś, w pewnym momencie to stają się tylko statystyki, to są kolejni chorzy, kolejni umierający, nie robią na nas wrażenia. Jeśli popatrzymy, nie, może źle to powiedziałem, może uprościłem, nie, że nie robią na nas wrażenia, ale już nie taki jak ten pierwszy, czy pierwsza setka, czy pierwszy tysiąc, jak przekroczyliśmy. I dopóki nas to bezpośrednio nie dotyka, prawda? Dokładnie. Albo naszych bliskich, to wtedy... Koronawirus stał się dla nas pewnym elementem codzienności. No i teraz jak to wygląda wieś i miasto? Na wsi jest pewien jakby w mniejszym stopniu odczuwalne funkcjonowanie tego koronawirusa, dlatego że po pierwsze polska wieś w coraz większym stopniu następuje, jakby to powiedzieć, rozluźnienie więzi. To nie jest już na polskiej wsi tak jak kiedyś, że się spotykano, wspólnie organizowano pewne działania, prace i tak dalej. Następuje rozluźnienie więzi z różnych przyczyn. Tutaj też byśmy musieli kolejną audycję zrobić, bo o tym można mówić też godzinami.
co też powoduje, że to zagrożenie jest mniejsze. Oczywiście tutaj znowu muszę zrobić przecinek i powiedzieć, nie chodzi mi o całą wieś, patrząc tą podmiejską i oddaloną od miast, bo to już jest też całkiem inne poczucie. Im większe oddalenie od miast, tym poczucie, że koronawirus wpływa na naszą sytuację, jest coraz mniejsze. Nie tak dawno mój kolega... Też obiektywnie niewiele się zmienia, patrząc na funkcjonowanie na wsi, no bo jakby społeczny dystans był, można powiedzieć, zachowywany, biorąc pod uwagę jakby ilość osób zamieszkujących poszczególne wsie, pomijając jakieś takie wyjątki, nie wiem, wsi takich galicyjskich o dużych skupiskach w małych na małym obszarze, ale społeczny dystans zachowany, prawda? Dokładnie. Kolega, który mój mówi, wrócił od rodziców, to akurat mniejsze miasteczko, chyba miasteczko, tak mi się wydaje, że to jest miasteczko, a to nie jest jeszcze wieś, ale powiedzmy małe, to on mówi, słuchaj, to nie jest tak jak w Warszawie, że wszyscy maseczki, w komunikacji każdy stara się gdzieś tam troszeczkę odwrócić, żeby nie bezpośrednio kontaktować, czy mieć kontakt z innymi osobami. Tam jednak ani maseczka, czy w mniejszym stopniu, rzadziej to jest widoczne. I to wynika też z badań, że polska wieś w mniejszym stopniu obawia się koronawirusa. Co więcej, jeśli popatrzymy na rolników, bo zadałem takie pytanie, czy obawia się koronawirusa, czy może czegoś się obawia więcej. To w większym stopniu ankietowani rolnicy wskazywali, że obawiali się suszy, czy wymiennie powodzi, czy nadmiaru wody generalnie. Drugie, możliwości sprzedaży swoich produktów, bo to też ze względu na kanały dystrybucji, które zostały w pewnym stopniu pozrywane, czy troszeczkę jakoś tam się pojawiły problemy. Też opłacalności produkcji, prawda? To musimy zaznaczyć, że ta opłacalność produkcji... Opłacalność produkcji to są elementy, w którym w większym stopniu... A i co jeszcze? Braku pracowników. Bo pamiętajmy, że w wielu przypadkach pracownikami na wsi, czy na wsi, w przypadku rolnictwa, to osoby z Ukrainy, Białorusi, czy generalnie migranci ze wschodu, którzy ze względu też na sytuację mieli mniejszą możliwość przyjazdu do Polski i rolnicy obawiali się, że nie będą mogli skorzystać z pracy tychże osób, co też wynika z tego, że cały czas osoby czy z Białorusi, czy z Ukrainy, czy z Rosji są tutaj tak troszeczkę, może to pejoratywnie zabrzmi, ale tańsze kosztowo dla przedsiębiorstw rolnych i też chętniej są przez to zatrudniane. No tak jak my dla Niemców, czy Holendrów, prawda, chociażby jak Niemcy się obawiali o zbiory szparagów, prawda, bo nie przyjadą Polacy, nie będzie miał kto ich zbierać. To tak jak Polacy się obawiali o zbiory truskawek, bo właśnie ktoś nie zostanie wpuszczony przez granicę, bo będzie lockdown, czy po prostu jakieś obostrzenia. A w okresie, powiedzmy, takim zbiorów rolnych, to te zapotrzebowanie i chłonność rynku jest bardzo duża. Profesor Zegar, o ile dobrze pamiętam, nie chciałbym skłamać, ale szacuje na około 1 000 000 osób spokojnie jest w stanie przedsiębiorstwa związane z rolnictwem czy gospodarstwa rolne wchłonąć pracowników. W okresie oczywiście nie chodzi takim sezonowym, bo to nie cały rok oczywiście. I widzimy, że te problemy koronawirusowe, a inne problemy na obszarach wiejskich są troszeczkę się rozchodzą z tym, co myślą mieszkańcy miast. A jakbyś mógł, pewnie podejrzewam, że jeszcze twoje badania, nie wiem, być może już obejmują ten temat, skoro mówisz, że zaczynasz kolejny etap już za chwilę. Będzie coś o szczepieniach i o chęci bądź niechęci do szczepień. I moje drugie pytanie od razu, już na koniec. Ty myślisz, że wieś będzie się chętniej szczepiła niż miasto? Przyznam szczerze, że nie zaplanowałem takiego pytania, bo wiadomo, że w przypadku badań trzeba ograniczać ilość pytań, tak żeby
ankietowani chętnie odpowiadali. Mniej jest pytań, tym łatwiej o to, by ankietowani wypełnili ankietę. A propos, zachęcam wszystkie osoby, które nas słuchają, aby już od piątku tę ankietę wypełniali. Link do ankiety można znaleźć. I tu zareklamuję, muszę zareklamować na mojej chociażby stronie. Bardzo prosimy. www.skalin.pl. Skalin, tak jak pierwsza literka S Sławomir, później początek nazwiska Kalin, alpisane łącznie, skalin.pl i od piątku już będzie link do tych badań. Dziękuję, że mogłem autoreklamy sobie przy okazji zrobić. W każdym razie nie planowałem zadania pytania o szczepienia i ja myślę, że to się w ogóle, to jest ciekawe pytanie, bo pamiętam, jak jeszcze nie, przed rozpoczęciem badań, to takie poczucie, i to nie tylko mieszkańców wsi, ale też mieszkańców miast, że trzeba się będzie szczepić, ono było jednak bardzo na niskim poziomie, że powinniśmy się szczepić. I co ciekawe, kampania związana chociażby z aktorami, zaszczepieniem nagle spowodowała, że faktycznie poczuliśmy, że skoro te osoby chcą się szczepić, to znaczy, że to jest ważne. Ale czy mieszkańcy wsi w większym stopniu będą chcieli korzystać, czy w mniejszym? Nie jestem w stanie tego opowiedzieć, bo nie było przeprowadzonych badań, a nie chcę sobie tak gdybać i myśleć, jak to będzie. Jeśli jednak popatrzymy na takie sytuacje, o tym profesor Wilkin wspominał, lament wiejski, jakby takie narzekanie, ono jest w ostatnich latach ulega wygaszaniu ten lament wiejski, bo ta sytuacja na wsi staje się coraz lepsza. Tak sobie myślę, że skoro polska wieś się gentryfikuje, staje się coraz bardziej podobna do miasta, to jednak będzie w takim samym stopniu to dotyczyło szczepienia. Chyba że pojawia się tutaj takie poczucie, że no właściwie mieszkam w jakiejś wsi oddalonej od miasta, mój sąsiad jest kilkaset metrów albo jeszcze dalej ma swoje gospodarstwo rolne czy swój dom i ja nie mam wielkiego kontaktu z innymi osobami, to może niekoniecznie będę chciał w tym momencie się szczepić, czy ta chęć szczepienia nie będzie aż tak wysoka, ale to jest takie moje gdybanie. Przyznam szczerze, że nie mam w ogóle pojęcia, czy to poczucie jest większe czy mniejsze. Myślę, że są osoby, które to badają. I aż sam z ciekawości zacznę szukać, czy takie badania już zostały przeprowadzone, czy ktoś może planuje. Ale ja myślę, że to jest, też będzie zależne od klasy miejscowości. Klasy, czyli ja tak przepraszam za ten żargon taki czasami naukowy, ale to tak automatycznie mi wchodzą pewne pojęcia i je wypowiadam. Klasy, czyli wielkość miejscowości, oddalenie tej miejscowości, położenie, funkcje, jakie ta miejscowość pełni, będzie wpływało na pewno na to poczucie, czy będziemy się szczepić, czy też nie. No, szanowni Państwo, coraz szybciej zbliżamy się do końca audycji. Ja miałbym jednak nadzieję, żebyśmy wszyscy chcieli się szczepić, żeby to poczucie wspólnej zbiorowej odpowiedzialności było powszechne. Dzisiaj moim Państwa gościem był dr Sławomir Kalinowski z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Od razu zachęcamy Państwa do wejścia na stronę do Sławka www.skalin.pl, bo tam będzie można dowiedzieć się i więcej na temat jego publikacji, i więcej na temat badania i ankiety. To zachęcamy, jeżeli Państwo mieszkają na terenach wiejskich, na pewno do wypełnienia. Znowu nie wykończyliśmy tematu. Temat jest trudny do wykończenia. Ja się bardzo cieszę i dziękuję Państwu serdecznie za te głosy i za pytania. I my się chyba polecamy na przyszłość, co Sławku? No właśnie, bardzo się cieszę, że każdorazowo, kiedy występuję w Resecie Obywatelskim w Twojej audycji, to jest tak ożywiona dyskusja. Bardzo ciekawe, bo to powoduje, że widzę kolejne ścieżki, które trzeba badać. Konieczne jest sprawdzenie, jak to faktycznie wygląda. Przepraszam, bo może nie wszyscy widzą komentarze, które są z boku, ale tu widzę, że i pan Robert, i pani Anna
i osoba, która dry high taką ożywioną dyskusję prowadzą, za co bardzo dziękuję Państwu, że tę dyskusję prowadzicie. Pewnie skorzystam z pewnych Waszych podpowiedzi, co należałoby zbadać jeszcze. No to dziękujemy serdecznie. Na pewno pozostał niedosyt. Pani Anna twierdzi, że za krótko. Ja też się zgadzam, chociaż jeszcze mój osobisty strach przed dwugodzinną audycją jest przemożny, ale kto wie, może już za niedługo. Także jeszcze raz serdecznie, Sławku, dziękuję. Dziękuję Państwu. Dziękujemy serdecznie. Za chwilę, Szanowni Państwo, w Resecie Obywatelskim Marcin Celiński, także też serdecznie zapraszamy do oglądania i do słuchania, a my się żegnamy. To był program Każdy jest ważny. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję i do zobaczenia. Reset Obywatelski.